Doktor Mularczyk mówi jak jeść. Witajcie. Niedawno byłem w telewizji śniadaniowej, gdzie miałem przyjemność omówić artykuł, który mówi, że uwaga, dobrze słyszycie, nie przejęzyczyłem się, że wypicie tradycyjnie parzonej, przyrządzonej yerba mate jest gorsze, bardziej rakotwórcze niż wypalenie 100 papierosów. Zaraz o tym będę mówił. Teraz tak. Yerba mate jest to napój wymyślony przez rdzennych mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Pili go przez wiele lat, pozwolił im przetrwać bardzo ciężkie warunki i teraz grupa naukowców mówi, że to jest takie rakotwórcze, tak? Co było takiego dobrego w tym yerba mate, co do tej pory było chwalone, tak? Przeciwutleniacze. Wiele witamin z grupy B, witamina C i E. Wiele minerałów, które ułatwiają odstresowienie. W efekcie taki człowiek, który popijał sobie ten napój przez pół dnia na przykład, nie był tak bardzo przemęczony, był łatwiej mu się zasypiało, no generalnie okej, samopoczucie. I na przykład samej tej kofeiny jest mniej niż na przykład w mocnej kawie, tak? W związku z tym generalnie napój poprawny. To skąd się wzięło ta jego rakotwórczość? Stąd, że podczas suszenia, procesu suszenia metodą tradycyjną, pewien czas one są, przebywają te liście w dymie, tak? Dym jest gorący, to raz, a dwa, w dymie, czy to jest z drewna, z węgla, z benzyny, czy z gazu, czy czego innego, powstają tak zwane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, czyli WWA w skrócie. Mogą być też policykliczne węglowodory, mniejsza o to, WWA, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Bardzo ważna nazwa, WWA. One powstają rzeczywiście podczas spalania. W związku z tym, jeżeli suszono je, te liście tego ostrokrzewu paragwajskiego w dymie, to że lekko wędząc, prawda, ale wędzenie trochę inne niż nasze, inny zapach, inny smak, to rzeczywiście tych WWA troszkę wchodziło do tych liści. Obecnie można kupić yerbę suszoną tradycyjnie lub suszoną bezdymowo, czyli jeżeli ktoś się boi tych WWA bardzo, to może wybrać tą wersję lżejszą, light powiedzmy, tak? Jeżeli chodzi o WWA. To jedna rzecz. Druga jest taka, że te badania naukowe wzięły pod uwagę tylko i wyłącznie to WWA, te WWA, bo ich jest kilka, to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, to jest wiele, wiele związków, czyli badania naukowe wzięły pod uwagę tylko jedną grupę związków, a wiadomo, że w dymie papierosowym jest ich wiele, wiele więcej i niektóre są chyba nawet gorsze. W związku z tym to już się to wszystko nie spina, tak? To jest bardzo ważne. Druga rzecz, nie ma tego właśnie wyjaśnionego, którą metodą było przygotowywane ten susz do robienia naparu, tylko się skupili na tym, że tradycyjnie to znaczy, że z jednej porcji liści wypijamy ileś tam, nie wiem, 4-5 porcji tej yerby, czyli za każdym razem uwalnia się kolejna ilość tych WWA i to nam tak szkodzi. No ale porównanie tego nawet ze 100 papierosami to chyba niezłe. Troszkę tak, wszystko da się, jak się policzy, statystycznie obliczy, to wszystko można udowodnić, tak? Także pewnie i to. Natomiast pamiętajcie, że w kawie czy w kakao, które też są palone, będzie tyle samo lub nawet trochę więcej WWA, tak? W warzywach będzie podobna ilość. W wędzonkach, już nie mówię, że na grillu rzucą, tylko wędzonki, mają około 2 razy więcej WWA na kilogram niż susz yerba. Pamiętajcie, że yerbę wypijamy tylko, czyli tylko część tych WWA z suszu się wydostanie do płynu i my to wypijemy. Natomiast biorąc wędlinkę, na przykład kiełbaskę, zjadając, bierzemy, a tam jest 2 razy więcej WWA, zjadamy i przyswajamy 2 razy więcej. Jeżeli tą samą kiełbaskę wrzucimy na grilla, gdzie palimy ogniem, to w tym momencie w takiej kiełbasce jest kilkanaście razy więcej WWA niż w tym suszu. Czyli jeżeli w ten sposób spojrzymy na to, to ktoś może dojść do wniosku, że zjedzenie porcji kiełbasy z grilla takiej będzie gorsze niż wypalenie 500 papierosów, uwzględniając tylko jedną substancję. Statystyka, no jest, są małe kłamstwa, duże i statystyka, prawda?
Jeszcze po drodze były wielkie kłamstwa i na koniec statystyka. No tak to jest, słuchajcie, w związku z tym, jeżeli na to spojrzycie w ten sposób, to jakoś się troszkę uspokajamy, czyli te badania takie były, jak to powiedzieć, no bardzo jednostronne, mówiąc delikatnie. I kolejna rzecz, pamiętajcie, że przeciętnie w yerba mate stwierdza się około 30 mikrogramów na kilogram tych WWA, na kilogram suszu, a Unia pozwala na do 50. W związku z tym nie jest to ilość taka wielka, bo pamiętajcie, tylko część się tych WWA uwolni. W związku z tym nie bądźmy aż, tak że tak powiem, tacy przestraszeni, nie bójmy się tego. Ilość kofeiny zawarta w yerbie jest mniejsza niż w kawie parzonej nawet przelewowo, a pobudza podobnie, bez takiego efektu, jakby, że tak powiem, niepokoju. W związku z tym, jeżeli miałbym wybrać napój jakiś na dzień, herbatę, yerbę czy kawę, to ta yerba jest rzeczywiście fajnym pomysłem do przemyślenia. Natomiast o wędzeniu, o wędzonkach, o yerbie, o herbacie, kawie jeszcze będę mówił w kolejnych odcinkach, na które już teraz zapraszam, a niebawem je nakręcę. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!